Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy regulującej zasady wynagradzania osób zasiadających w zarządach spółek Skarbu Państwa. Dlatego dzisiaj na konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są z nami minister Skarbu Państwa pan Dawid Jackiewicz i wiceminister Skarbu Państwa pan Filip Grzegorczyk. Jako pierwszy głos zabierze pan minister. Bardzo prosimy. Dzień dobry, witam Państwa. Z góry przepraszam za niedyspozycję, zapalenie gardła, więc zabranie głosu jest chyba pewnego rodzaju nadużyciem w tym przypadku, ale będę próbował odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Szanowni Państwo, jasne zasady wynagradzania w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zanim opowiemy o tym, jakie reguły chcemy wprowadzić, muszę Państwu i tym, którzy nas słuchają i oglądają, przypomnieć o tym, jak to wyglądało do tej pory. 2 892 tysiące złotych to jest roczny zarobek prezesa PKO BP za rok 2015. 6 549 tysięcy złotych to jest roczny zarobek razem z odprawą dla prezesa PKN Orlen za rok 2015. 2 438 tysięcy złotych roczny zarobek prezesa KGHM Polska Miedź S.A. 1 678 tysięcy roczny zarobek prezesa spółki Tauron. 3 268 tysięcy roczny zarobek prezesa spółki PZU. Szanowni Państwo, na przestrzeni ostatnich lat zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z pełną świadomością i premedytacją pozwolono na omijanie ustawy kominowej. Ustawa kominowa z roku 2000 dawała możliwości. Była na tyle archaiczna i na tyle dziurawa, że dawała możliwości jej omijania poprzez kontrakty menedżerskie. Praktykowano je nagminnie, budując wynagrodzenia idące w miliony złotych, odprawy idące w miliony złotych, często konstruowane w taki sposób, że nie było wiadomo w oparciu o jakie kryteria, w sposób uznaniowy, w sposób nieadekwatny do kondycji i sytuacji finansowej danego podmiotu. Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować ustawę, która przerywa tę patologię, która miała miejsce w spółkach Skarbu Państwa. Chcemy Państwu zaproponować ustawę, która w sposób kompleksowy reguluje cały obszar wynagradzania w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Powiem Państwu o kilku filarach, które stały się podstawą przyjęcia dzisiaj przez rząd tejże ustawy. O wszystkich pozostałych regulacjach szczegółowych opowie pan wiceminister Filip Grzegorczyk. Drodzy Państwo, jako punkt wyjścia przyjęliśmy zasadę powszechności. Ta ustawa w przeciwieństwie do ustawy kominowej, tak zwanej ustawy kominowej, a więc ustawa proponowana przez nas, obejmuje swoimi regulacjami wszystkie spółki Skarbu Państwa. Spółki, w których Skarb Państwa posiada powyżej 50% akcji i udziałów, ale również te, w których posiadamy poniżej 50% udziałów. Tak do tej pory nie było. Ustawa kominowa swoim zasięgiem obejmowała tylko spółki z udziałem powyżej 50%. Ustawa, którą proponujemy, dotyczy zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i spółek samorządowych, czyli komunalnych. Dotyczy zarówno wynagrodzeń zarządów, jak i rad nadzorczych. Reguluje kompleksowo sprawy wynagrodzenia zasadniczego, sprawy wynagrodzenia dodatkowego, jakimi są premie, a także wszystkie inne przywileje, które do tej pory przysługiwały członkom zarządów i prezesom, a które w tej chwili dzięki tej ustawie cywilizujemy, porządkujemy lub w uzasadnionych przypadkach po prostu znosimy. Drugim filarem, czy drugą zasadą, którą kierowaliśmy się w tym przypadku, jest oszczędność. Dzięki wprowadzonym przez nas regulacjom spółki Skarbu Państwa zaoszczędzą blisko 60 milionów złotych w skali roku. Jeśli przepisy, które proponujemy, będą stosowane bardziej konserwatywnie, te oszczędności mogą sięgnąć nawet 100 milionów złotych w skali roku w spółkach Skarbu Państwa, a także w spółkach komunalnych. Kolejnym filarem, czy kolejną zasadą, którą przyjęliśmy u podstaw pracy nad tym dokumentem, jest chęć motywacyjnego potraktowania zarobków. Dotychczas mieliśmy sytuację, w której ustanawiano wynagrodzenie i dawano premię członkom zarządów i prezesom w oderwaniu od rzeczywistej sytuacji finansowej danego podmiotu. Te premie i te wynagrodzenia ustanawiane były w sposób uznaniowy, nie były podyktowane
wysiłkiem, który prezesi i członkowie zarządów muszą włożyć w to, aby dany podmiot dobrze funkcjonował, aby poprawiał swoją sytuację finansową, aby była poprawiona jego rentowność, aby były osiągane cele inwestycyjne. Dzisiaj zarobki w danych spółkach będą uzależnione od rzeczywistego nakładu pracy, będą rozliczane wedle czy w oparciu o wcześniej wyznaczone cele i dopiero wówczas będą wypłacane wynagrodzenia w postaci premii. Kolejną zasadą jest, szanowni państwo, jawność. Wszystkie reguły, o których dzisiaj mówimy, będą publicznie dostępne. Wszystkie informacje będą publicznie dostępne i każdy obywatel będzie miał prawo sprawdzić, jak kształtowane jest wynagrodzenie danego członka zarządu czy też prezesa spółki Skarbu Państwa. Nie będzie można zasłaniać się tajemnicą handlową lub jakimikolwiek innymi względami przed ujawnieniem informacji o tym, jak wysokie jest wynagrodzenie prezesa czy też członka zarządu danej spółki. Jawność oznacza, że kończymy z ustanawianiem wynagrodzeń w zaciszach gabinetów w oparciu o czasami bardzo niejasne powiązania koleżeńskie pomiędzy członkami walnego zgromadzenia, a członkami rad nadzorczych, a prezesami i członkami zarządów spółek Skarbu Państwa. Kolejną zasadą, którą przyjmujemy, kolejnym filarem jest chęć zakończenia wszelkiego rodzaju patologii, które miały miejsce w spółkach. Są to proste zasady. Te, które przyjmujemy dzisiaj, które proponujemy państwu, są zasadami prostymi, zasadami, które zostały skonfrontowane z rynkiem, które są odpowiedzią na oczekiwania rynkowe i które powodują, że nie będzie można ich po prostu obchodzić, tak jak to miało miejsce w przypadku ustawy kominowej. Regulacje, które dzisiaj przyjmujemy, kompleksowo odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. Ostatnią zasadą, ostatnim filarem jest chęć zakończenia z taką patologią, którą nazwaliśmy złotymi spadochronami. Otóż, szanowni państwo, od momentu wprowadzenia tych regulacji niemożliwe będzie już pobieranie wielomilionowych odpraw. Przyjmujemy zasady, które kształtują nie tylko kwestie wynagrodzenia, ale również i odpraw oraz zakazu konkurencji. Zarówno odprawa, jak i zakaz konkurencji będzie ściśle uregulowana, podyktowana konkretnymi warunkami i w związku z powyższym nigdy więcej nie będzie już miała miejsca sytuacja, w której prezesi po przepracowaniu kilkunastu miesięcy w danej spółce będą mieli prawo liczyć na wielomilionowe odprawy. Z tymi patologiami dzięki tej ustawie kończymy. Wszelkie innego rodzaju przywileje, które dotychczas obowiązywały, czy były możliwe dla prezesów i członków zarządu, zostały objęte przez nas rygorystycznym przeglądem i w związku z powyższym niemożliwe będzie już pobieranie dodatkowego wynagrodzenia ze względu na zasiadanie w radach nadzorczych. Sytuacja, z jaką mieliśmy do tej pory do czynienia, a zatem to, że członkowie zarządów zasiadali w licznych radach nadzorczych swoich spółek w grupie kapitałowej i pobierali z tego tytułu dodatkowe uposażenie, zostaje przez nas przerwana. Od dzisiaj będzie możliwe zasiadanie w radach nadzorczych, ale nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne dodatkowe uposażenie. Nagroda roczna będzie wypłacana tylko i wyłącznie wówczas, kiedy zostaną osiągnięte wcześniej zakreślone cele zarządcze. A zatem określone w ustawie cele będą musiały być implementowane do kontraktów, do umów z członkami zarządu, a następnie bardzo precyzyjnie rozliczane. Ich osiągnięcie będzie bardzo precyzyjnie rozliczane i tylko wówczas będzie możliwe wypłacenie wynagrodzenia dodatkowego, czyli tak zwanej premii. Jesteśmy przekonani, szanowni państwo, że wprowadzenie tych regulacji nie tylko wprowadzi bardzo poważne oszczędności w spółkach Skarbu Państwa, ale skończy też z sytuacjami patologicznymi, z uznaniowością w kształtowaniu wynagrodzeń i z tym wszystkim, co bulwersowało opinię publiczną przez ostatnich kilkanaście lat. Kończymy z fikcją, kończymy z uznaniowością, kończymy z patologiami. Ta ustawa odpowiada na wszystkie te wątpliwości, wszystkie te problemy, z którymi mieliśmy do czynienia w kształtowaniu wynagrodzeń. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, proszę o uzupełnienie. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kilka słów na temat, który zapewne zawsze będzie budził zainteresowanie, czyli sama konstrukcja wynagrodzenia, którą przyjęliśmy w tej ustawie. Otóż tak jak pan minister powiedział, wprowadzamy obligatoryjnie zarówno część stałą, jak i część zmienną w wynagrodzeniu członków zarządu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Ale musimy powiedzieć tak, dzisiaj to, z czym mamy do czynienia, jak chodzi o te wynagrodzenia, to są
nieuzasadnione niczym dysproporcje, to jest kompletne oderwanie tych wynagrodzeń od reguł rynkowych, to jest wreszcie brak adekwatności wynagrodzenia do odpowiedzialności za powierzone mienie. Dlatego też, proszę Państwa, postanowiliśmy, kierując się kryteriami wynikającymi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podzielić przedsiębiorstwa na mikro, małe, średnie, duże i te największe przedsiębiorstwa, bo to właśnie skala działania przedsiębiorstwa stanowi obiektywny, uzasadniony i powszechnie akceptowalny rynkowo. Chcę to podkreślić, powszechnie akceptowalny rynkowo kryterium, które pozwoli na racjonalizację tychże właśnie wynagrodzeń. I tak w przypadku mikroprzedsiębiorstw te wynagrodzenia będą wynosiły od jedno do trzykrotności średniego wynagrodzenia. W przypadku małych przedsiębiorstw będą to widełki od 2 do 4-krotności. W przypadku średnich przedsiębiorstw od 3 do 5-krotności. W przypadku dużych od 4 do 8-krotności. I wreszcie w przypadku największych przedsiębiorstw będą to widełki od 7 do 15-krotności średniego wynagrodzenia. Dzięki zrelatywizowaniu, czy dzięki powiązaniu skali działania przedsiębiorstwa do tego wynagrodzenia, wydaje nam się, że jesteśmy przekonani, że ta ustawa będzie ustawą w dużej mierze rynkową, odpowiadającą na takie bardzo obiektywne, powszechne postrzeganie kwestii wynagrodzeń przez rynek. My dzięki temu przede wszystkim unikamy tej podstawowej patologii polegającej na tym, że bez względu na to, w jakiej spółce jest się prezesem, wynagrodzenie, jeżeli w ustawie kominowej jest takie samo. Ale to jest dopiero pierwszy element. Drugi element, o którym wspomniał pan minister, bardzo istotny element, to postawienie na motywację. Postawienie na motywację, bo tak naprawdę im większa motywacja, tym lepsze są efekty działalności członków zarządu. Proszę Państwa, do tej pory mieliśmy do czynienia z premiami, które nie motywowały. Premiami, które miały charakter uznaniowy. Dzisiaj to bardzo istotne nowum, jak chodzi o proponowany system, polega na dwóch elementach. Po pierwsze, wysokość premii. Proponujemy co do zasady, by premia wynosiła do 50% wynagrodzenia zasadniczego, a w spółkach największych, by premia wynosiła do 100% wynagrodzenia zasadniczego. To jest element, którego rynkowości chyba nikt nie zakwestionuje. A drugi element, szalenie istotny, to element wymuszenia na organach ustalających wynagrodzenie określenie celów zarządczych. A zatem rezygnacja z przesłanek, rezygnacja z uznaniowości, rezygnacja z przesłanek pozamerytorycznych, to jest faktyczne rozliczanie z celów zarządczych ustalonych przez walne zgromadzenie, doszczegółowionych przez rady nadzorcze i wydaje się, że właśnie tego typu podejście, jesteśmy przekonani, że tego typu podejście spowoduje, że będziemy mogli zarówno motywować, jak i faktycznie realizować te cele dla dobra nadzorowanych spółek. Drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest ten element, który nazywamy w cudzysłowie szarą strefą, jak chodzi o zarobki prezesów. Rzecz jest bowiem w tym, że dzisiaj regulacje są niejasne, regulacje są rozproszone, a tak naprawdę społecznie nieakceptowalne są te gigantyczne odprawy czy inne bonusy związane z odejściem z pracy prezesów. Dlatego tutaj, proszę Państwa, chcemy wyraźnie powiedzieć, kwestia pierwsza jest taka. Nie widzimy potrzeby, aby prezesi uzyskiwali jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza tym wynagrodzeniem podstawowym, poza premią i poza świadczeniami niezbędnymi do wykonywania pracy. To i tylko to, nic poza tym. Druga kwestia to kwestia odprawy. Nie może być tak, że odprawę uzyskuje się po przepracowaniu jednego dnia, dwóch dni, a czasem takie sytuacje miały miejsce. Uważamy, że o odprawie i to maksymalnie 3-miesięcznej możemy dyskutować dopiero wtedy, gdy dany członek zarządu faktycznie przepracuje pełny rok.
wydaje się to uzasadnione i jest to właśnie reguła typowo rynkowa. Wreszcie, jak chodzi o zasady konkurencji, to samo. By można było uzyskać zakaz konkurencji, spółka po pierwsze musi działać na rynku konkurencyjnym. Przecież spotykaliśmy się niejednokrotnie z sytuacjami, w których zakaz konkurencji ustanawiany był dla członków zarządu spółki, która nie ma konkurencji. A zatem zakaz konkurencji tak, w spółkach, które działają na rynku konkurencyjnym, a po drugie, no, dla takich osób, które już się faktycznie ze spółką zapoznały, a zatem nie wcześniej niż po przepracowaniu 3 miesięcy. Wreszcie ten zakaz konkurencji powinien być, wydaje się, relatywnie krótki. Określamy go maksymalnie na poziomie 6 miesięcy i nie powinien on wynosić więcej aniżeli wynagrodzenie zasadnicze. 6-miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. To, czego być może się jeszcze nie dostrzega, ale co ma znaczenie fundamentalne, jak chodzi o zakaz konkurencji, to kwestia obligatoryjnych kar umownych za złamanie zakazu konkurencji, za naruszenie zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji ma być faktycznym elementem ochrony spółek, a nie dodatkowym bonusem dla członków zarządu. Ja myślę, że tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że możemy przejść do części z pytaniami od dziennikarzy. Bardzo proszę o pytania w temacie dzisiejszej konferencji, w temacie przygotowanego, przyjętego już właściwie przez rząd projektu ustawy. Pierwsza redakcja. Karol Tokarczyk, Polskie Radio, Informacyjna Agencja Radiowa. Państwo mówicie, że ta ustawa będzie powszechna. Tutaj myślę, że do pana wiceministra pytanie, czy będą jakieś wyłączenia? Czy ta powszechność to jest taka bezwzględna powszechność, czy jednak będą jakieś branże lub przedsiębiorstwa, które z tej ustawy będą wyłączone? O konsultacje społeczne chciałbym zapytać, bo związkowcy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówili, że ta regulacja nie była z nimi konsultowana. No i trzecia rzecz, o którą chciałbym się zapytać, czy może być też taka sytuacja w tej ustawie, że ktoś po jej wejściu, któryś z prezesów czy członków zarządów będzie zarabiał więcej niż do tej pory. Dziękuję. Na tyle, na ile będę w stanie, Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, to jest początek procedury legislacyjnej. Będziemy mieli jeszcze możliwość skonsultowania naszych propozycji z opinią publiczną, z komisją w Komisji Trójstronnej, a także przede wszystkim w parlamencie, tam gdzie będzie poprzez parlamentarzystów, poprzez posłów, a potem senatorów wyrażana wola publiczna, wola społeczna. W związku z powyższym myślę, że cały ten proces pozwoli jeszcze na wprowadzenie ewentualnych oczekiwanych korekt i poprawek do tego projektu. Jesteśmy na to otwarci. Nie zamykamy się na wszelkie dobre, mądre pomysły, które ten obszar ucywilizują. Jeśli chodzi o to, jakiego rodzaju spółki ma objąć ta ustawa, otóż wszystkie spółki Skarbu Państwa. Wszystkie spółki Skarbu Państwa. Nie widzimy potrzeby tworzenia już dzisiaj na tym etapie żadnych odstępstw. Ale może się zdarzyć, Szanowni Państwo, że będą występowały takie podmioty, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której pewne podmioty niestety będą musiały zostać wyłączone z tych regulacji. Między innymi podmioty, w których nastąpiło porozumienie pomiędzy nami a partnerami zagranicznymi. I w ramach tego podmiotu statutu spółki ustanowiono wynagrodzenia w jakiś konkretny sposób, którego nie możemy jednostronnie zmienić. Wówczas będzie możliwe odstępstwo od tych reguł, ale uwaga, Szanowni Państwo, każde odstępstwo, choćby o złotówkę, będzie wymagało szczegółowego uzasadnienia oraz ujawnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. A zatem jeszcze raz powtarzam, zasada jawności i transparentności jest jedną z podstawowych zasad, które będą towarzyszyły tym regulacjom, które dzisiaj zaproponowaliśmy. Jeszcze raz powtórzę, koniec z praktyką ustanawiania wynagrodzeń w sposób niejawny, nietransparentny, bez możliwości zapoznania się z uzasadnieniem. Przepraszam, tam było jeszcze jedno pytanie, jeśli pan będzie uprzejmy powtórzyć, panie redaktorze. Czy będzie możliwe, że ktoś będzie zarabiał więcej po wejściu tej ustawy w życie niż obecnie? Panie redaktorze, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ta ustawa wprowadza kompletnie nowy system. I niewątpliwie w spółkach największych, czyli w tych spółkach, gdzie te wynagrodzenia faktycznie idą w miliony złotych, według mojej najlepszej wiedzy
Z taką sytuacją się nie spotkamy. Natomiast w spółkach mikro, małych, średnich powiedziałbym bardziej, że racjonalizujemy wynagrodzenia. Czyli nie spodziewamy się wzrostu wynagrodzeń co do zasady. Zmieniamy natomiast strukturę wynagradzania. A zatem ta część premiowa ma tutaj będzie miała bardzo duże znaczenie. Natomiast tak jak powiem, ja uważam, że według mojej najlepszej wiedzy co do zasady do wzrostów wynagrodzeń nie dojdzie. Można powiedzieć tak, że w zasadzie za niewyższe pieniądze prezesi będą zmuszeni do lepszej pracy. Bardzo prosimy, kolejna redakcja. Patryk Michalski, program Pierwszy Polskiego Radia. Moje pytanie, skąd pewność, że tą ustawą da się położyć kres tym obecnym patologiom, czyli zatrudnianiu w spółkach córkach, czy podpisywaniu przez prezesów spółek, przez członków zarządu kontraktów menedżerskich? Dziękuję. Ponieważ, panie redaktorze, ponieważ te regulacje, jeśli wejdą w życie, a taką mamy nadzieję, staną się powszechnie obowiązującym prawem, będą nakładały obowiązek na tych, którzy wykonują prawa z akcji, aby przyjmowali takie, a nie inne regulacje dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń w podległych sobie podmiotach. A zatem ja jako minister Skarbu Państwa będę zobowiązany na mocy tej ustawy do tego, aby w określonym czasie we wszystkich podległych mi spółkach poprzez walne zgromadzenie akcjonariuszy wprowadzić tego typu regulacje, a tym samym zobowiązać rady nadzorcze, żeby na podstawie tych regulacji kształtowały wynagrodzenia z prezesami i zarządami spółek. Odstępstwo od tych reguł będzie oznaczało sprzeciw wobec jawnie czy powszechnie obowiązującego prawa. A to będzie dawało mi, jako ministrowi Skarbu Państwa, ale także wszystkim innym ministrom, prawo do podjęcia decyzji korygujących składy na przykład rad nadzorczych. Myślę, że to jest wystarczająco mocne trzymanie, mówiąc kolokwialnie, aby zobowiązać wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie wynagrodzeń, do stosowania się w stosunku do tych przepisów. Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Panie ministrze, mam takie dwa pytania. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, kiedy liczy pan, że ta ustawa wejdzie w życie? To jest pierwsze pytanie. I czy w związku z tym te dość ekspresowe prace, jak mam wrażenie, czy to jakby troszeczkę tutaj ta procedura pracy w Radzie Ministrów no nie przebiegła tak, jak powinna, bo zdaje się nie było konsultacji międzyresortowych, konsultacji społecznych, czy jakby jak to jest, z czego to wszystko wynika? Tryb pracy, szanowni państwo, w żaden sposób nie narusza obowiązujących reguł stanowienia prawa. Mieliśmy okazję przedyskutować projekt tego dokumentu w ramach pracy Komitetu Rozwoju. Ten dokument był dyskutowany na posiedzeniu Rady Ministrów, a również na Komitecie Stałym Rady Ministrów poprzedzającym posiedzenie rządu. Był opiniowany przez ministrów, a będzie w tej chwili opiniowany przez wszystkie pozostałe ciała, które w takim procesie legislacyjnym powinny uczestniczyć. Niewątpliwie jest tak, panie redaktorze, że z tym projektem się uśpieszymy. Uważamy bowiem, że narasta niezadowolenie. Opinia publiczna wyraża coraz częściej swoje niezadowolenie wynikające z tego, że dzisiejsze regulacje nie mają nic wspólnego z zasadą solidaryzmu społecznego. Ale ja jako minister Skarbu Państwa obserwuję też o wiele groźniejsze zjawisko. Otóż sytuację, w którym wynagrodzenia prezesów i członków zarządów są oderwane od sytuacji finansowej podmiotu, którym zarządzają ci prezesi. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami, w której wiele set tysięczne wynagrodzenia, wielomilionowe w skali roku wynagrodzenia występują w spółkach, które od wielu lat odnotowują słabe wyniki finansowe, brak realizacji programów inwestycyjnych, ciągłe zadłużanie się. Uważam, że trzeba te dwa elementy ze sobą skorelować. I jako nowy, stosunkowo nowy minister Skarbu Państwa uznałem, że jest to jeden z priorytetów i jedno z tych działań, które powinniśmy wykonać na samym początku naszej obecności w Ministerstwie Skarbu Państwa. Stąd też taki tryb pracy. Proszę o zrozumienie. Mam nadzieję, że Państwo odbieracie to jako krok w dobrym kierunku, a nie jako coś, co zasługuje na krytykę. Pan, że kiedy ustawa wejdzie w życie? Vacatio legis oceniliśmy na 30 dni. Myślę, że pracując w sposób sprawny i zdeterminowany jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych 2 miesięcy zamknąć procedurę legislacyjną. To jest moje,
mój zamiar, ale oczywiście tutaj głos decydujący należy do najwyższego suwerena, którym będzie parlament, przedstawiciele najwyższego suwerena, czyli parlament. Mamy nadzieję, że ta procedura w parlamencie będzie przebiegała bez zbędnej zwłoki. Panie rzeczniku, czy mógłbym jeszcze panu jedno pytanie zadać? W związku z tym, myślałem, że będziemy rozmawiać w temacie ustawy, ale bardzo proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko rządu a propos skargi, którą dzisiaj do Komisji Europejskiej złożyły organizacje pozarządowe na decyzję ministra środowiska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. Taka skarga miała już trafić, już jest w Komisji Europejskiej. Jak się rząd na tą sprawę zapatruje? Panie redaktorze, cóż ja mogę odpowiedzieć? No, generalnie wszystkie działania, które są w tym momencie przez polski rząd podejmowane w Puszczy Białowieskiej, mają przede wszystkim zabezpieczyć tamtejsze siedliska i drzewostany. To lata właśnie zaniedbań poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u doprowadziło do wyniszczenia wielu milionów sześciennych drzew. Teraz te działania, które są podejmowane na podstawie wielu opinii, dokumentów, które zostały przygotowane przez fachowców, między innymi przez profesorów, którzy są zrzeszeni w Radzie do Spraw Leśnictwa, fachowców do spraw leśnictwa właśnie. Między innymi w składzie tej rady jest pan profesor Ostarzy, który jest fachowcem od tego groźnego owada, kornika, drukarza, który niszczy naszą puszczę, i na podstawie tych dokumentów przygotowanych właśnie przez tę radę, na podstawie oceny oddziaływania na środowisko i wielu jeszcze innych uzgodnień, decyzje zapadły takie, jakie zapadły. One są w pełni uzasadnione. Oczywiście, jeżeli ktoś korzysta z dostępnych metod i środków również na arenie międzynarodowej, to proszę bardzo, jesteśmy wolnym krajem demokratycznym i jeżeli takie środki przysługują, to jak najbardziej z nich uprawnione podmioty powinny korzystać i mogą korzystać. My to akceptujemy. I bardzo proszę, rozumiem, ostatnie pytanie, tak? Ostatnia redakcja? Przedostatnia, tak? Dobrze, dwa ostatnie pytania. Dzień dobry, Krzysztof Berenda, Radio RMF. To szanując pana, stan pana głosu, panie ministrze, chciałem zapytać pana ministra Grzegorczyka, a to nie jest tak, jak pan mówił, że w niektórych spółkach może wzrosnąć, my pytaliśmy, pan mówił, że nie. Lotosu to nie dotyczy, bo tak może z naszej nie do końca pełnej wiedzy wynika, że tam jest prawdopodobieństwo, że zarobki prezesa zarządu wzrosną. Po drugie, to już pewnie do pana ministra chciałem zapytać, pan mówił, że za zasiadanie w radach nadzorczych nie będzie przysługiwało prezesowi czy członkom zarządu dodatkowe wynagrodzenie. A jak to będzie dotyczyło przypadków takich jak na przykład prezesa Jasińskiego, gdzie jest prezesem w jednej spółce, a w Radzie Nadzorczej jest w PKO BP, czy on będzie pozbawiony tego, a może prezesi nie będą mogli zasiadać w innych spółkach? I ostatnie pytanie, trochę niezwiązane, dekret Bieruta 200 milionów dla Warszawy, czy jest możliwość na odblokowanie tych pieniędzy dla Warszawy na wypłacanie tych odszkodowań? Dziękuję. Aż trzy pytania, miało być tylko jedno, ale proszę. Okay. Szanowni Państwo, ustawa, regulacje, które dzisiaj zaproponowaliśmy, likwidują patologię polegającą na tym, że członkowie zarządów poprzez pełnię władzy, którą sprawują w ramach danej grupy kapitałowej, sami siebie mianowali czy powoływali do rad nadzorczych spółek od siebie zależnych. Często do wielu spółek od siebie zależnych, pozbierając z tego tytułu dodatkowe uposażenie. My kończymy z tą patologią, mówiąc wprost. Panie i panowie prezesi, macie prawo zasiadać w radach nadzorczych podległych wam spółek, ale nie macie prawa z tego tytułu pobierać dodatkowego wynagrodzenia. Czyli tam, gdzie wasza decyzja, czy waszą decyzją moglibyście zasiadać w radach nadzorczych, to jest możliwe, ale bez pobierania wynagrodzenia. Czymś innym jest zasiadanie w radach nadzorczych innych spółek, innych rad nadzorczych innych spółek. To już nie jest decyzja danego prezesa czy danego zarządu. To jest decyzja walnego zgromadzenia danej spółki. I rozważamy, ale to będzie miało miejsce w innej ustawie, rozważamy ograniczenie takiej możliwości do być może jednej, dwóch, trzech rad nadzorczych, ale to będzie już wpisane w inną ustawę, o ile taki projekt zostanie przez nas przyjęty. Ta ustawa tego nie reguluje. Ta ustawa likwiduje patologię w spółkach, którymi zarządzają prezesi i zarządy. Po drugie, przepraszam, pan pytał o dekret Bieruta, a tak naprawdę o wypłatę 200 milionów złotych na cele reprywatyzacyjne. Ta sprawa jest cały czas procedowana. Wszelkiego rodzaju naciski będące podyktowane względami politycznymi. W tym przypadku tak traktuję wolę wyrażoną, czy głos wyrażony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wszelkiego rodzaju naciski nie mogą być traktowane jako element, który przesądzi o rozstrzygnięciu tej sprawy.
Mówimy o kwocie 200 milionów złotych, której wypłacenie ze strony Skarbu Państwa na rzecz samorządu miasta Warszawy musi być podyktowane odpowiednimi warunkami, czy musi być oparte o odpowiednie warunki. W tym celu samorząd miasta, czyli miasto Warszawa, musi przedstawić szczegółowe uzasadnienie, dlaczego taka kwota, jakie cele, jak realizowane były wypłaty dotychczasowe. Jeśli ta sprawa zostanie poważnie potraktowana przez Warszawę, przez władze samorządowe Warszawy, wówczas dopuszczamy możliwość zmiany tej na razie bardzo wstępnej decyzji. Ale to nie jest dzisiaj jeszcze przesądzone. Chcemy, aby miasto stołeczne traktowało tę kwestię po prostu w sposób poważny. Wiele miast w Polsce jest w takiej samej sytuacji, w której potrzebuje wsparcia finansowego na zaspokajanie roszczeń reprywatyzacyjnych i nie widzimy powodu, aby w sposób uprzywilejowany traktować Warszawę. A zatem sprawa, ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze przed nami. Dziękuję. I bardzo proszę. Szanowni Państwo, poproszę, żeby tę kwestię uzupełnił, czy odpowiedział na to pytanie pan minister Grzegorczyk. Ja jeszcze na końcu dodam jedno zdanie. Bardzo proszę. Panie redaktorze, sprawa jest dość prosta. Bardzo proszę o to, aby zechciał pan spojrzeć na wynagrodzenie prezesa Lotosu uzyskiwane w grupie kapitałowej Lotosu. Patologia, o której mówił pan minister, polega na tym, że wynagrodzenie bazowe prezesa Lotosu jako prezesa Lotosu jest kilkukrotnie mniejsze niż suma wynagrodzeń wynikająca z faktu, że jest prezesem Lotosu i członkiem rad nadzorczych spółek zależnych Lotosu. Więc to wynagrodzenie całościowe publikowane w raportach rocznych jest wynagrodzeniem dużo wyższym niż to, które prezes Lotosu uzyska w oparciu o nowe regulacje, które tutaj pokażemy. Bo to chodzi o to, żeby wyraźnie powiedzieć, gdzie prezes Lotosu ma podstawowe miejsce pracy. Bo jeśli ja w podstawowym miejscu pracy zarabiam jedną którąś tego, co zarabiam w ogólności, no to budzi poważne wątpliwości. A zatem popatrzmy całościowo. Podajemy reguły, czy proponujemy reguły, które są czyste. Niech prezes Lotosu godziwie zarabia w Lotosie. A jeśli uważa, że jego obecność, jego uczestnictwo w pracach nadzorczych, w pracach rad nadzorczych spółek zależnych jest niezbędne z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego, niech uczestniczy, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Chodzi też o uniknięcie wątpliwości co do tego, czy faktycznie musi uczestniczyć w tych pracach, jakie są powody jego uczestnictwa. Dlatego podtrzymuję to, co powiedziałem. Wynagrodzenie prezesa Lotosu według nowej ustawy będzie niższe. Jedno zdanie obiecane, panie redaktorze. Wynagrodzenie prezesa Lotosu w roku 2015 wyniosło 236 tysięcy złotych. Ale z faktu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, w tym również spółek zarejestrowanych poza granicami naszego kraju, dało mu dodatkowe uposażenie w postaci 1 173 tysięcy złotych. W tym kontekście ta ustawa powoduje, że nikt więcej nie będzie mógł zarobić tak niebotycznych kwot, często nieuzasadnionych, często będących po prostu obejściem ustawy kominowej, często będących efektem pewnego porozumienia pomiędzy walnym zgromadzeniem, a członkami zarządów i radami nadzorczymi. Z tą patologią, jeszcze raz powtarzam, zakończyliśmy. Maksymalne wynagrodzenie w największej spółce Skarbu Państwa przy uwzględnieniu spełnienia wszystkich postawionych warunków, tak zwanych KPI-ów, określonych w ustawie, w sytuacji, w której ustanowione zostanie na maksymalnie wysokim poziomie, nigdy nie dorówna temu, co się działo dotychczas. Nigdy więcej nie będzie liczone w milionach złotych, ponieważ uważamy, iż jest to nieuzasadnione w spółkach, w których państwo polskie jest akcjonariuszem. Jest to nieuzasadnione również dlatego, że nie ma często nic wspólnego z kondycją finansową tych podmiotów. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, ostatnie pytanie, ale naprawdę jedno ostatnie, dobrze? Dzień dobry, Adrian Krajewski z agencji Reutera. Jesteśmy po dużych zmianach w zarządach i wśród prezesów spółek Skarbu Państwa. Czy jeżeli wprowadzone zostaną te zasady, które Państwo chcecie wprowadzić, to oznacza, że zmienione zostaną warunki pracy tych zarządów i tych prezesów? Jak rozumiem, oni podpisali jakieś umowy o pracę z jakimś wynagrodzeniem, jak rozumiem, na starych zasadach. Czy te nowe zasady będą oznaczać na przykład zmniejszenie ich zarobków? Dziękuję, panie redaktorze. Rady nadzorcze, powołując składy nowych zarządów, już w tej kadencji, już teraz,
podejmowały decyzje o obniżeniu poziomu wynagrodzenia i o zmniejszeniu wszelkiego rodzaju dodatkowych przywilejów w postaci wielomiesięcznych odpraw, wielomiesięcznych zakazów konkurencji i szczególnego rodzaju odszkodowań z tytułu zerwania umowy czy kontraktu. A zatem wszyscy nowo powoływani członkowie zarządów i prezesi byli przygotowywani na to, iż może nastąpić zmiana regulacji w tej materii. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie sytuacji, aby ludzie, którzy często zasiadając w zarządach, byli o tym informowani, że zbliża się czas zmiany regulacji, dzisiaj w jakikolwiek sposób blokowali te zmiany. Jestem przekonany, że wszyscy przyjmą to ze zrozumieniem i podporządkują się, czy przyjmą do wiadomości, a zatem podporządkują się tym nowym regulacjom. Tak, odpowiadając na pańskie pytania, te regulacje obejmą również nowo powołanych członków zarządów i prezesów oraz nowo powołane rady nadzorcze. Czas na dostosowanie się do tych zapisów jest określony precyzyjnie w ustawie i nie przekracza zwyczajnych walnych zgromadzeń w roku 2017, czyli wtedy, kiedy będą kwitowany rok obrotowy 2016, ale naszą ambicją jest to, aby te regulacje weszły w życie już w tym roku i będziemy wszelkimi metodami nakłaniali, namawiali walne zgromadzenia spółek do podjęcia tych decyzji jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję ministrom. Do zobaczenia. Dziękuję.